Peter Reynolds. Na lekcji plastyki Vashti siedziała przyklejona do krzesła. Jej kartka była pusta. Nauczycielka pochyliła się nad nią. O, niedźwiedź polarny w burzy śnieżnej, powiedziała. Bardzo śmieszne, odpowiedziała Vashti. Ja po prostu nie potrafię rysować. Nauczycielka się uśmiechnęła. Zrób tylko znak i zobacz, gdzie on będzie. Waszty złapała nerwowo pisak i mocno zaznaczyła kropkę na kartce. Nauczycielka wzięła kartkę i przyjrzała się dokładnie. Hm, hm. Potem przesunęła ją w kierunku Waszty i powiedziała spokojnie. Teraz podpisz ją. Waszty podpisała obrazek i pomyślała: Może ja nie umiem rysować, ale umiem się podpisać. W następnym tygodniu, kiedy waszci weszła do sali plastyki, była zaskoczona tym, co zobaczyła nad biurkiem nauczycielki. To była mała kropka, którą ona narysowała jej kropka w błyszczącej złotej ramce. Pi. Ja mogę jeszcze zrobić lepszą kropkę niż ta. Otworzyła nigdy nieużywany zestaw farb wodnych i siadła do pracy. Czerwona kropka, fioletowa kropka, żółta niebieska kropka? Waszti malowała i malowała. Mieszając niebieski z żółtym, odkryła, że może zrobić zieloną kropkę. Waszty kontynuowała swoje eksperymentowanie z wieloma kropkami w wielu kolorach. Jeśli mogę zrobić małe kropki, mogę zrobić też duże, pomyślała. Waszti rozprowadziła swoje kolory dużym pędzlem na wielkiej kartce, robiąc olbrzymią kropkę. Zrobiła nawet kropkę, wcale nie malując kropki. Kilka tygodni później w szkole zorganizowano wystawę kropkowych dzieł sztuki Waszti. Waszti zauważyła, że przygląda się jej mały chłopiec. Ty jesteś świetną artystką. Chciałbym tak malować, jak ty. Jestem pewna, że możesz. Powiedziała Waszty. Ja? zdziwił się chłopiec. Nie, ja nie potrafię narysować prostej linii bez liniki. Waszty się uśmiechnęła, wręczyła chłopcu arkusz papieru. Pokaż mi. ołówek chłopca trząsł się, kiedy rysował swoją linię. Waszty z uwagą patrzyła na zygzak i powiedziała Podpisz.